Cześć, jestem Anka, a to jest kanał Po Taniości i dzisiaj długo wyczekiwany film o metamorfozie mojej kuchni. Metamorfozę mojej kuchni przeprowadziłam za grosze. Niestety, w momencie kiedy ją robiłam, nie pomyślałam o tym, żeby to wszystko nagrać. Ale pomyślałam sobie, że dalej będzie to wartościowy film, bo pokażę Wam, jak takie pomalowane meble zachowują się po kilku miesiącach użytkowania, ponieważ ja mam troje dzieci i w kuchni jestem praktycznie non-stop i jestem bardzo zadowolona z tego, jak po kilku miesiącach ta kuchnia wygląda. Jeżeli chodzi o wycenę i wszystkie ceny, to jak to, co kupowałam, gdzie to można znaleźć, czego używałam, wszystko będzie opisane w poście na moim blogu potaniości.eu. I tam też zamieszczę Wam linki. Niektóre z tych linków mogą być afiliacyjne, co oznacza, że ja dostanę małą prowizję, jeżeli Wy coś kupicie dla Was, nie ma to żadnego znaczenia, nie musicie kupować z tych linków, możecie po prostu potraktować je jako wskazówkę. Tyle słowem wstępu, żebyśmy po prostu wiedzieli, wiecie, żeby było fair i żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Także moja kuchnia. Moja kuchnia, słuchajcie, jest mała i była takim miejscem w moim domu, które ja bardzo chciałam zmienić od samego początku. 2 lata mi zajęło, żeby się do tego zabrać, aż w końcu pewnego dnia powiedziałam koniec, basta, robię metamorfozę mojej kuchni. I powiem Wam, że pierwszy raz w życiu malowałam tak dużą powierzchnię i robiłam metamorfozę całego pokoju. Nigdy tego wcześniej nie robiłam. Miałam co prawda podejście z farbami kredowymi i ze wszystkim, ale tak naprawdę uznałam, że mówię, dobra, zobaczę, nauczę się na własnych błędach i faktycznie tak było. Dlatego dzisiaj przeprowadzę Was krok po kroku od tego, co robiłam, jak robiłam, gdzie popełniałam błędy, a gdzie wyszło mi to w miarę w porządku. Moja kuchnia nie jest w żadnym momencie idealna. Mam na przykład krzywo naklejone naklejki na ścianę, ale jak ja się patrzę na te naklejki, to przypominam sobie, jak ja je kleiłam, wyszło wtedy mi, że one po prostu są trochę mniejsze i trochę inne niż oczekiwałam, że będą. Ale ja pamiętam, jak ja je kleiłam, ja wtedy z moją mamą rozmawiałam, bo ona wtedy była u mnie. I po prostu patrzę na te naklejki i przypominam sobie to. Także nie jest idealnie, ale jest moja ta kuchnia. Także mnie to bardzo cieszy. Zaczniemy od początku tego, co ja zrobiłam. Na początku zaczęłam od malowania szafek. Malowanie szafek zajęło mi dobrych kilka tygodni i tutaj zachęcam Was do tego, żeby robić to w okresie takim może letnim. Ja to robiłam w lutym. Także tutaj był to trochę mój błąd, ponieważ musiałam robić wszystko przy otwartych drzwiach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my szafki musimy zeszlifować. Ja pierwszy błąd popełniłam taki, że myślałam, że zrobię to na lenia, mówię, wszyscy szlifują, ja będę lepsza, nie będę szlifowała, ale okazało się, że jednak szlifować musiałam. Wszystkie szafki podkręcałam, zeszlifowałam je samodzielnie. Nie szlifowałam ich jakoś bardzo mocno do surowego drewna, to jest taka miękka sosna, te moje szafki. Zeszlifowałam je tylko tyle, że po prostu to drewno zmatowić i że po prostu farba lepiej się trzymała. Nie stosowałam żadnych podkładów ani żadnych warstw na farbę już, ale o tym, dlaczego tak robiłam, powiem Wam za chwilę. Tak więc, mam jedną szafkę, która jest nieco szlifowana i ona jest w takim miejscu, które jest mało użytkowe. Inaczej myślę, że bardzo szybko by to się wszystko odpryskiwało, co zresztą się też zaczęło dziać w tym momencie, kiedy ja tą szafkę już pomalowałam. Także ona jest w kilku miejscach właśnie odpryśnięta i widzę tą różnicę między tą szafką, która była niezeszlifowana, a z tymi szafkami, które właśnie były zeszlifowane, że one się jednak lepiej dużo trzymają. A tak jak mówię, to jest kuchnia, ja tego non-stop używam. Jeżeli chodzi o szafki, tak jak mówię, ja je wszystkie podkręcałam, przed szlifowaniem porządnie je umyłam płynem do mycia naczyń, potem je zeszlifowałam i na końcu polecam Wam też dobrze je jeszcze raz umyć, żeby nie było żadnych pyłków, bo to wszystko po prostu farba Wam pokryje. Jeżeli chodzi o farbę, ja używałam farby Dulux do drewna, to była taka biała farba. Tak jak mówię, wszystkie linki, wszystko będzie właśnie w tym poście na blogu. To była taka biała farba, której ja właśnie używałam. Zaczynałam od malowania szafek od strony wewnętrznej do strony zewnętrznej. Pomalowałam je 3 warstwami farby, między każdą warstwą przynajmniej kilka godzin trzeba odczekać, żeby ta farba po prostu wyschła.
Jeżeli chodzi o podkłady, ja nie używam żadnego podkładu, ponieważ w tej farbie wydaje mi się, że podkład już był. W każdym razie farba jest na moich szafkach już od kilku miesięcy. Tak jak mówię, szafki są używane intensywnie i nic się z nimi nie dzieje, także ja Wam tą farbę polecam. Jeżeli chodzi o lakier, ja na początku uznałam, że te meble polakieruję i to był błąd. Na szczęście zrobiłam to tylko na dwóch szafkach i potem musiałam je zeszlifować od nowa i od nowa zacząć malowanie. Dlaczego? Dlatego, że lakier okazał się, mimo że bezbarwny, okazał się żółty. Poza tym porobiłam zacieki, ja z lakierem nigdy nie miałam żadnej styczności, wyglądało to paskudnie, poprzyczepiałam się różnego rodzaju firefoce do tego lakieru, wyglądają to masakrycznie, więc jeżeli planujecie używać lakieru, a na przykład nigdy go nie używaliście, zróbcie to, co ja zrobię następnym razem, a mianowicie pomaluję sobie jakoś małą powierzchnię i na niej poćwiczę tą pracę z lakierem, a dopiero potem zacznę pracować na takich dużych powierzchniach. To był absolutnie mój błąd. Także szafki zostały zeszlifowane, jeszcze raz pomalowane, dołożyłam sobie tutaj trochę roboty. Po pomalowaniu szafek tymi trzema warstwami, ja je odstawiłam i dałam im odpocząć przez jakiś tydzień. Nie wieszałam ich, także ta kuchnia to po prostu wyglądało jak jesień średniowiecza. Ja tych szafek nie wieszałam, dałam po prostu im odpocząć, żeby ta farba tak się zawiązała. I w moim przypadku był to tydzień, ale wynikało to z tego, że ja po prostu wtedy byłam na stażu, byłam kilka dni w domu, kilka dni byłam w szpitalu, więc ja to robiłam w tak zwanym międzyczasie. I tak, dałam tym szafkom odpocząć, nie wymieniałam uchwytów, jeżeli chodzi o uchwyty, nie wymieniałam, zostawiłam te, które miałam. Głównie dlatego, że chciałam to zrobić jak najmniejszym kosztem. Ja, tak jak mówię, wtedy byłam na stażu, więc też nie myślałam o tym, żeby takie uchwyty kupować. I koniec końców podoba mi się ten efekt z tymi uchwytami. Może kiedyś się zmienię, może nie. Zobaczymy. Jak wygląda utrzymanie tego w czystości teraz? Na pewno się zastanawiacie, bo te szafki są białe. Więc jeżeli chodzi o utrzymanie w czystości, jest rewelacja. Ja je normalnie przemywam gąbką z płynem do mycia naczyń, wycięłam duszówka ściereczką, nic się nie dzieje. Są takie miejsca, gdzie ja na przykład nie zauważyłam, zwłaszcza pod zlewem, co Wam za chwilę pokażę. Są takie miejsca, zwłaszcza pod zlewem, gdzie ja nie zauważyłam, że coś mi ściekło i to tak jakby się wgryzło w tą farbę. Ale jak ktoś się bardzo przyjrzy, to zobaczy. Czy farba się ściera? Tak, momentami farba się ściera. Nie jest to, powiem Wam szczerze, nie jest to w ogóle tak naprawdę widoczne. To są jakieś mikroskopijne odłamania farby. Ze względu po prostu na używanie i to się dzieje przy rączkach. Jak na moje, jak na mnie, po 5 miesiącach non-stop używania, dla mnie to jest rewelacja i ja się tutaj nie będę się tutaj na to złościć. Także jeżeli chodzi o tą farbę, serdecznie Wam polecam. Kolejna sprawa to są naklejki. Ja wiedziałam, że nie chcę mieć tych szybek w tych szafkach, które miałam, ponieważ one są paskudne i wymyślałam sobie naklejki. Naklejki zobaczyłam, że dziewczyny stosują na grupach na Facebooku. Jest taka fajna grupa, urządzamy swój dom w UK, coś takiego, podlinkuję Wam ją na dole. I tam, słuchajcie, to jest kopalnia wiedzy. Dziewczyny mają taką wiedzę, dzielą się właśnie swoimi spostrzeżeniami, tym co działa, co nie działa, jak to robią. I ja tam właśnie zobaczyłam te naklejki. Ale nie chciałam tych naklejek, które one tam polecały na tej grupie, wymyśliłam sobie coś innego. Chciałam, żeby moja kuchnia była taka trochę kolorowa, trochę inna. Znalazłam te naklejki, wyglądały genialnie na eBayu. Jak przyszły, no to się okazało, że słuchajcie, nie są aż tak ładne. Z daleka wygląda to fajnie, ja się przyzwyczaiłam, może kiedyś to zmienię, ale spójrzmy prawdziwie w oczy, prawdopodobnie dopiero jak zmienię te szafki, to te naklejki sobie pójdą. Bo tak wygląda rzeczywistość. Naklejki się okazało, że są, jest ich za mało, niekiedy właśnie musiałam z docinków po prostu je tam kleić, też to sobie zobaczycie. Ja się do tego przyzwyczaiłam, mi to już nie przeszkadza, tak jak mówię, jak ja patrzę się na takie naklejki, przypominam sobie wtedy, jak ja właśnie sobie z moją mamą rozmawiałam, pijałyśmy sobie gin z tonikiem, także może za dużo ginu było do mojego klejenia naklejek, kto wie. Także naklejki też są spoko i fajnie wyglądają, podoba mi się taki właśnie taki kontrast, bo ja takich naklejek nigdzie nie widziałam, ale tak jak mówię, tych konkretnie Wam absolutnie nie polecam. One były tylko na jednej aukcji na eBayu i naprawdę są, powiem Wam, nie odklejają się, nic się z nimi nie dzieje, jeżeli o to chodzi, ale jakościowo są kiepskie.
I teraz tak, czy ja malowałam wnętrza szafek, bo niektórzy się też o to pytają. Nie malowałam wnętrz szafek, są tam pozaciekane te szafki i w ogóle to wygląda paskudnie, jak się je otworzy, ale mi to nie przeszkadza i ja tak naprawdę nie będę się w ogóle tym zajmowała. I tak jak mówię, jak będę kiedyś w tą kuchnię zmieniała, to te szafki po prostu sobie zmienię. Teraz kolor moich ścian i płytek, ponieważ płytki też malowałam, płytki miały taki okropny zielony kolor, były obrzydliwe, ściany to w ogóle był taki... taką farbą były malowane, taką olejną, wiecie, jak się kiedyś malowało w jakichś stołówkach szkolnych albo na przykład w jakichś starych łazienkach w Polsce, taką obrzydliwą farbą olejną i ta farba olejna mnie zawsze przyprawiała po prostu o zawroty głowy, kiedy ja tutaj wchodziłam do tego pokoju. Farbę ja sobie wymyśliłam, że ja będę miała taki połączony, bo ja mam połączoną kuchnię z jadalnia, to jest taka otwarta przestrzeń, tak jak widzicie, za mną wchodzi się od razu do kuchni z domu i tutaj z boku po mojej stronie lewej stronie jest jadalnia i tam był taki piękny kolor takiej magenty. Ja jeszcze tą farbę w domu miałam, więc ja po prostu pomalowałam drugi raz tą samą farbą. Wystarczyły mi dwie warstwy farby, brzegi tutaj, jeżeli chodzi o moje okna i framugi, pozabezpieczałam wszystko taśmą, także wyszło to bardzo, bardzo fajnie. Płytki w mojej kuchni były obrzydliwe, były zielone, były to jeszcze po starych właścicielach. Ja te płytki pomalowałam tą samą farbą, którą malowałam szafki. Nie wyszło to idealnie i podejrzewam, że te płytki dobrze było, żebym poprawiła, ale wiecie co, mi to nie przeszkadza. To jest moja kuchnia i po prostu nie chce mi się, tak szczerze powiedziawszy. Dobrze by było te płytki pomalować farbą specjalną do płytek, ponieważ one w pewnych miejscach to się trochę tak odprysnęło. W pewnych momentach ja za szybko chciałam położyć drugą warstwę, drugą warstwę farby, więc ta pierwsza warstwa zaczęła się tak trochę wałkować pod pędzlem. To wszystko będziecie widzieli na przybitkach. To był mój błąd, tak jak mówię. Ja się do tego przyzwyczaiłam i mi to w tym momencie nie przeszkadza. Dobrze jest, tak jak mówię, dobrać farby właśnie, wybrać farbę do płytek, one są specjalnie przystosowane, ale powiem wam szczerze, że ja te płytki mam od tych, to też właśnie od lutego, mamy koniec czerwca w tym momencie i też z nimi się nic nie dzieje, ta farba się nie odpryskuje, odprysnęła się tylko tam, gdzie odprysnęła się podczas malowania i to jest wszystko. Także też tutaj wszystko bardzo fajnie działa, malowałam też od nowa tą framugę, to jest za mną, też na biało tą samą farbą, którą malowałam właśnie, szafki. Jedna puszka starczyła mi właśnie na to wszystko, starczyła mi na szafki, starczyła mi na płytki i starczyła mi właśnie tutaj na framugę. I zostało mi tam jeszcze chyba troszeczkę, bo zaczęłam malować właśnie z tyłu w przedpokoju też tą błazerię. Jeżeli chodzi o dodatki w mojej kuchni, postawiłam sobie kwiaty doniczkowe, bardzo lubię i zawsze bardzo chciałam mieć kwiaty doniczkowe w kuchni, także są, już stoją. Doniczki są z Matalanu i kupiłam je dosyć niedawno, więc podejrzewam, że jeszcze są. Jeżeli chodzi o kolorystykę, ja sobie wymyśliłam, że będę chciała mieć takie żółte i czarne przebitki, także czarne przebitka mam tylko jedną, ponieważ jest to moja tablica, naklejka taka tablicowa i jest ona genialna, kupiłam ją na Amazon i powiem wam, że ja ją przyklejałam właśnie, teraz się na nią patrzę, przyklejałam ją właśnie wtedy w lutym i trzyma się pięknie, nic się nie odkleja, nic się z nią nie dzieje. Plan był taki, że miana nie zapisywała planu posiłków, mój plan nigdy nie wypalił i powiem wam, że chyba z jasna nie tylko zapisałam plan posiłków na cały tydzień i na tym się skończyło. Także czasami dzieciaki sobie tam coś nakleją, czasami coś narysują, kredą i tyle. Jeżeli chodzi o dodatki, to tak, koszyk na owoce, który tutaj stoi, to jest taki drugi koszyk na owoce, pierwszy jest taki ogromny, ogromną misę mam w jadalni. Tutaj zawsze wkładam jakieś cytrusy, coś takiego, żeby mogli sobie zjeść. I to jest koszyk też kupiony kilka lat temu w Matalanie. On tak się błąkał po domu, aż w końcu znalazł tutaj właśnie miejsce w tej kuchni. Napis Fresh mi się bardzo podoba i planuję sobie nad nim powiesić taki wiszący kwiat. Także tak jak mówię, kuchnia jest jeszcze nieskończona, ale tutaj mam jeszcze kilka rzeczy, które bym chciała właśnie zrobić. Właśnie trochę więcej sobie dodać, jakieś obrazki może jakieś kwiaty wiszące, ale to jest coś, co ja dopiero będę robiła za jakiś czas. Na razie nie mam na to funduszy, dlatego
uznałam, że nagram wam ten film i po prostu pokażę wam, jak to się sprawuje po tych kilku tygodniach. Jeżeli chodzi o podłogę, podłogi nie zmieniałam, podłoga to jest ta sama, którą miałam. Podłogę planuję wymienić też w jadalni, za jakiś czas, kiedy nie wiem. I wtedy po prostu położę całą podłogę od kuchni do jadalni, żeby to wszystko tak było ładnie połączone i miało ręce i nogi. Żeby trochę odświeżyć tą podłogę i trochę tak, ona jest taka dosyć ciemna, fajnie teraz tak kontrastuje z szafkami. Żeby to choć świeżyć, położyłam sobie dywanik. Dywanik kupiony w B&Q. Nadaje się do prania, to jest taki jutowy dywanik. Bardzo fajnie, mi się to podoba. Wiem, że są zwolennicy i są przeciwnicy. Mi się to podoba. I ten dywanik tutaj sobie stoi. Tak jak mówię, ożywiłam kuchnię kwiatami. Zamierzam tutaj więcej kwiatów dodać. Zamierzam sobie jeszcze dodać jakieś półki. I obrazki. Obrazki to jest to, co mi się w tej kuchni najbardziej podoba i to, co właśnie chciałam, taką żółtą kolorystykę w nich zachować. Obrazki są, słuchajcie, z AliExpress i są przegenialne. To są plakaty, one są na takim pergaminie, tak jakby wydrukowane. To nie jest taki zwykły papier, bo się bałam właśnie tego, że będą takie szajskie, ale są naprawdę fajne. I kosztowały mnie grosze. Jeżeli chodzi o ramki, to są ramki z IKEA, które też miałam właśnie w domu, ponieważ ja przy tej kuchni starałam się wykorzystać jak najwięcej rzeczy, które właśnie już miałam w domu. Tak było z farbami, tak było właśnie z tymi ramkami na zdjęcia i z innymi rzeczami, dlatego ten remont kuchni wyniósł mnie tak naprawdę grosze. Przede mną jeszcze trochę dekorowania, bardzo bym chciała sobie zmienić żerandol, bo mam taki obrzydliwy tutaj, one są dosyć często takie w domach, takie te podsufitowe takie lampy. Długie są beznadziejne, ale cóż z tym zrobić, tak jest jak jest. Nie jest to coś, co po prostu jaśnie woła, wiecie, światło daje, także... Póki co tego nie będę wymieniała. Także tak wyglądał remont mojej kuchni. Był zrobiony za grosze. Zajął mi on około 4 tygodni, ale tak jak mówię, ja robiłam to wszystko sama. Powierzchnia mała, może i mała, ale wiecie, roboty trochę z tym było. Każdą farbę, praktycznie każdą oprócz tej na ścianie kładłam po 3 razy. Także trochę było z tym roboty. Ja to robiłam też, kiedy byłam na stażu. Także ja to robiłam tam gdzieś po 2 dni. Kiedy dzieciaki były w szkole, kiedy miałam po prostu chwilę, to nakładałam kolejną warstwę i dawałam tym meblom odpocząć. Bardzo wam polecam, bardzo fajne ma działanie terapeutyczne, takie właśnie remonty w kuchni. I mam nadzieję, że film wam się podobał i my widzimy się w kolejny czwartek. Pa!